Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Światło i ciemność, sąd i potępienie to tematy, wokół których koncentruje się dalsza część rozmowy Jezusa z Nikodemem. Grzech sprawia, że człowiek ucieka od światła. Grzech czyni z nas niewidomych i chorych na światłostręt. Grzesznik boi się światła, boi się Boga, albowiem myśli o tym, że jego grzechy mogłyby wyjść na jaw, ujrzeć światło dzienne, napawa go paraliżującym strachem. Bóg nie przychodzi na świat, aby kogokolwiek na nim potępić. Chrystus nie pragnie potępienia kogokolwiek, nawet największego grzesznika. On pragnie zbawienia wiecznego każdego człowieka. On jest światłością, która usuwa lęk i jego źródło, czyli grzech. Każdy, kto zdobędzie się na odwagę, aby wyjść na zewnątrz, poza swoje ograniczenia, grzechy i lęki, aby spotkać Jezusa, światły ze światłości, doświadczy uzdrowienia ze swojej ślepoty i stanie się nowym stworzeniem. Mało tego, każdy, kto podda swoje życie Chrystusowi, zostanie napełniony Duchem Świętym, i sam stanie się pochodnią płonącą ogniem Bożym i dającym światło nadprzyrodzone w najciemniejsze zakamarki świata. Światłem w Biblii jest Bóg. Każdy, kto zbliża się do Boga, zbliża się do światła, a światło przemienia, przebóstwia go. W ten sposób okazuje się, że czyny takiego człowieka nie pochodzą od niego samego, ale właśnie od Boga. Być dzieckiem Bożym oznacza pełnić dzieła swojego Ojca, tak jak czynił to Jezus. Nie jest to możliwe dla grzesznika, jest to możliwe tylko dla tych, którzy na nowo się narodzili z wody i Ducha Świętego. Człowiek na nowo narodzony poddaje swoje życie Jezusowi i pozwala się kierować Jego Duchowi. Dlatego wszystko, co w życiu czyni, jest udane i bardzo dobre. Dokonajmy na nowo wyboru Chrystusa. Dajmy się Jemu poprowadzić. Niech Chrystus stanie się treścią naszego życia.